W układzie współrzędnych prostokątnych dane jest przesunięcie równoległe T, w którym obrazem punktu minus 169, 434 jest punkt minus 203, minus 68. Jakie są współrzędne obrazu punktu 31, minus 529 w tym przesunięciu? Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i zastanowienia się nad tym samodzielnie. Zastanówmy się najpierw, jaką zmianę zmiennej x powoduje to przesunięcie. Potem zastanowimy się, jaką zmianę zmiennej y powoduje to przesunięcie. Zmiana wartości x wynosi współrzędna x punktu końcowego, czyli minus 203, odjąć współrzędna x punktu początkowego, czyli minus 169. To się równa minus 203 plus 169. To się równa. 169 odjąć 203. Zapisuję to wszystko w taki sposób, żeby było lepiej widać i łatwiej liczyć. To się równa minus i w nawiasie 203 odjąć 169. Mnie się tak po prostu najłatwiej liczy. Większa liczba odjąć mniejsza liczba. Z uwzględnieniem znaków, oczywiście. 203 minus 169 to 31 i 3, 34. I minus to minus 34. Taką zmianę współrzędnej x powoduje nasze przesunięcie t. Zróbmy to samo dla współrzędnej y. Zmiana wartości y wynosi współrzędna y punktu końcowego, czyli minus 68, odjąć współrzędna y punktu początkowego, czyli 434. To się równa minus i w nawiasie 68 dodać 434. Ile to jest? 430 i 60 to razem 490 i do tego 8 plus 4, czyli 12, to razem 502, czyli równa się minus 502. Czyli dane w zadaniu przekształcenie T przesuwa wszystkie punkty o minus 34 w kierunku x i o minus 502 w kierunku y. W takim razie, jeżeli zaczniemy w punkcie 31 i minus 529. To obraz tego punktu w przekształceniu t będzie miał współrzędne 31 minus 34, o tyle się przesuniemy w kierunku x, i minus 529 minus 502 w kierunku y. Ile to będzie? 31 minus 34 to minus 3, minus 529 minus 502 to będzie minus 1031. I to są współrzędne punktów, w którym zakończymy to przekształcenie. Obrazem tego punktu w tym przekształceniu będzie punkt o współrzędnych minus 3 minus 1031.